Prezesie! Ile za taką furmankę? Koniem sobie przyjechali! Ej, koniem sobie przyjechali do domu! Mama! Nie wierzę. Powiedzieć, że sztosu to fra... Chciałbym powiedzieć, że sto... Chciałbym powiedzieć... Nie chcesz tego wypowiedzieć. Chciałbym powiedzieć, że sto... Chciałbym powiedzieć, że sztosu... To faja, bo na mnie krzyczy. Cztery próby próbował powiedzieć sztosu. No, tak jest jego rapem. Nagrałeś tego cztery razy. Maciej ma zajebiste włosy w ogóle. Ja jestem fire trap. No nie, no i tak, ja mnie teraz będzie bił. Ała. Zostaw go, kurwa. Ała. Zostaw go. On mnie kupił, on nie... Biją się dla mnie. Nie muszę się wtedy zapierdalać, kurwa, z tym mopem, kurwa, z czymkolwiek, kurwa. I zapierdalać, że sprzątasz to. Słyszę, kurwa, bo ja zostawiłem otwarte okno na oścież i ja wiedziałem, że ktoś się p***li, ale nie mogłem zamknąć, bo tam kurwa, no w ogóle woda z łazienki jest p***a. Ale kurwa słyszę, ktoś się spina na parachut po drugiej stronie. No i miałem czerwony włos, ja tak zizi p***alaj, no nie? Nic, kurwa, zrobiła. No bo czerwone włosy widziałem, ja tak, no weź wy***aj zizi. I nagle William wchodzi przez okno do mojego pokoju i się zawinął w firance i tak nie wiedziałem, gdzie jest, kurwa. A tak buja, wsadził nogę między kaloryfę, kurwa, ścianę. Uwaga, i poleciał, kurwa, na prosto tak na ziemię, jeb. Była taka dwie sekundy ciszy, ja tak nie wiem, o chodzi, i nagle się takie, au. Ja go, kurwa, zbieram i wypierdolę z pokoju. A to ja tylko udam. Robimy, kurwa, akcję, wpierdolenie się do kiera. No to się nie wbijemy. A tutaj to myszka? Tu? Kieru. No ale tu się nie wbijesz. Co? Jestem. Nie takie rzeczy się robiło. Się zbierali stąd. Z***sz się, uwierz mi. Z***sz się. Jakbym nie miał laczków, to bym wszedł. Oj, tak. Ale mam laczki. Nie, bo bym się wybił i bym wszedł. Dajesz, Willy. Kurwa mać. To jest jeszcze mokre. Zapukaj, może sami otworzą.
podwójne okno. Otwórz okno. No czekaj. Yo. DDCD się wpierdala kwadrat. Do widzenia. Yo. Opowiem historię, co się w ogóle stało w dnia wczorajszego. Otóż tak, byłem na z tym oto osobnikiem, no i zrobiliśmy włamy do pokojów. Był pokój Oskara Zycha, czyli ten, w którym się tutaj znajdujemy, tutaj. Ja zapraszam Cię, Maksio, pokażę Wam, jak to wyglądało. Jest tu kurwa? Byłem z tamtej strony, otworzyłem sobie okno. I wychodzę. Wychodzę i się zaplątałem w firankę, bo ona jest jakby nie było dwuczęściowa, nie? Tutaj mi noga wpadła, poleciałem i się w... No i kurwa mam tak, że mój paznokieć na nodze, jak jest normalnie tak, to teraz jest tak. Piri. Wikar właśnie się miał być ofiarą, ale się wycwanił, bo powiedział, że nie jest godny. Czekamy, kto pierwszy wie tą pizzę w Bilipiri. To jest właśnie prankster. Dokładnie tak. Co się stało z nim? Ostęp, no. Ale stary, teraz tak nawet nie było. Boję się. No, drapie. Może być niebezpiecznie. O kurde, robi się niebezpiecznie. O nie, idę po mleko. Bo nie z nim rozmawiam, stary. Odpowiadam. Co? Za jajko. No weź p***aj. Dziękuję, p***ujemy. A, pokażemy Maksia. Bo to jest najlepszy kamerzysta. O kurwa. Czekaj, dawaj, tu jest jaśniej. Tu gdzie jest jaśniej? Tak? Pozdro. Słuchaj, no właśnie Mikse to jest dobry kamerzysta, dobry montażysta i wbijać na jego Instagrama Solosz Podłoga Trap. Chciałbym powiedzieć, że to będzie dla moich potomków, żeby wiedzieli, że na świecie istnieją prawdziwe dobre ziomki. Ja bym właśnie chciał Wam pokazać najprzystojniejszego i najbardziej słodkiego chłopaka, jakiego w ogóle znam na świecie. Chociaż to jest właśnie on. Aha, to miłość. A co się stało? Nie. Co tam było? Chyba nie zdążyłem. Patrzcie, kurwa, jeden. Ale pierdolę. Ej, on na nas biegnie. Czekam. Sza! Ej, hopie, on na f*** jeden jeleń. Wyzistawaj! Już wyrosta cała miksy robić. Ej, Zizi, miksy trzeba robić! William, taki będzie tytuł tego vloga. William 420 pierdolnął Karła klapkiem w dupę. Głowa boli? William się w krawat zmienia. Willy, wstawaj, miksy trzeba robić. Zwrotkę trzeba dograć. Nyku się zgodził jednak.
Nyku nie będzie czekał. Nyku cała lepka stała. No. Nyku jest kurwa pisał do Solara, zaraz będziecie kurwa wszyscy w starterze. Tylko musisz dojechać jeszcze do Warszawy. Za 3 złote. Za 3 złote. Ty musisz ty dzisiaj kierunek Warszawa. Kierunek. No prawda, ty masz kłajał 7 kolanem na stoi dzisiaj. Wiesz, jak ty okna się wdrę, jak dopiero się okna wdrę, jak dopiero się okna wdrę. Klepię w dupę, k***a, pedalki zamysłu jakieś. Ty mi dzisiaj puszkę pogodzi. Ty, ale jak ogarnął, nie, że 7 osób, no, nie? No, szybko. Ja to jest mój idealny refren. Twoje też. Nie, każdy mi refren to banger. Kurwa, człowieku, już sram tym refrenem. Chcesz kupić wypad? Ej, jak ktoś nie słyszał? No na autorach jak ktoś nie wiem, chłopie, czy iść, no k***a. Trochę czasu to już zajmie, nie? A o czym mówisz? O sraniu. Zostanie pan jeszcze od nas te wszystkie gadżety, jak już wydamy tą płytę i tak dalej, wszystko będzie. To jest taka obowowa, którą mieliśmy tutaj. Super. No, a ta wejdzie jak? Pokaż mi, stary, bo ja nie rozumiem. Widzę, jak to trzeba. No, ale nie wiem, jak to działa. Gang. No czemu oni tam siedzą? Będę zbierają. Bo oni ślugi fajki kręcą. Nie, no dawajcie, powiedzcie, żeby się zbierali. Gdzie mam telefon? Chłopie, chłopie, chłopie. Gdzie ja mam telefon? Gdzie mam telefon? Solar napisał. Kurwa, mama. Jef. Nie, mama. Już myślałem, że będę bez mafii. Gul. I panowie, był trap w no, było trapowo. No, jestem wytrapowany. Była muzyka, chłopie. Zaczynamy to jeszcze raz. Jestem wytrapowany. Ciomek mój skacze jak kangur. Oczy ma wąskie od blantów. Wesoła autokar. O! Oko ci, piję se. Jaj, młody kieru. Solosz to jest gangsta. KD to jest hasła. Wstałem rano, tylko kaska. Pozdrawiam braci Kocińskich. Bang. Nyku, czemu taki skryty jesteś? No bo Nyku do SB idzie do Solara się ruchać. Bartek niżej też podnie. Nie, no tak. Kulturka przede wszystkim. Pozdrowienia dla tej pani z Audi. Gry, bał. Tak właśnie jedziemy. Jesteśmy w Warszawie. Jedziemy do Katowic. Byliśmy w studiu, no bo co to? Ogólnie każdy podpisał kontrakt z SB. Właśnie. O, proszę, on, proszę. On jedyny, Solar on jest jedyny Solar, ale weź mnie, Pakuj się, synek. Przeżyłem to. Brawo! Lux Travel. Najlepsi przewoźnicy w Polsce. No, w Sosnowcu je***. No. Nieprawda. Sosnowiec jest piękny. Zobacz sobie, Maksiu. Wróciliśmy do naszego miasta Sosnowiec. Ale kto został twoim największym przyjacielem? William, młody raper. Jak się panu podobała nasza muzyka? Czy wszystko fajnie. Było spoko, czy nie? Nie, fajnie. A podróż przebiegła bezproblemowo? Tak. Pracował pan z cięższymi grupami, czy...? Pewnie. Tak? Głośniejszymi. No, to w tamtą stronę było gorzej. Tak, bo tutaj już każdy zmęczony, każdy odą... To już nie było tyle siły, tak, co? Tak, dokładnie. No. Do niego i przybliż to lat. Let Klaudik. Kurwa, na przyjęciu słonecznego. Dziękuję.